Dzień dobry, kochani, dzień dobry. Witam wszystkie znaki trygonu wody i zapraszam do czytania tygodniowego. Zobaczymy, co dla Was. Tutaj po kolei będą ryby, następnie raki, a później skorpiony. Sprawdzamy. Ja na razie odsunę te dwie talie na bok. Karty są przygotowane wcześniej. Teraz jeszcze troszeczkę je tylko poszturcham. I sprawdzimy. W przyszłym tygodniu już będą dostępne rozkłady lutowe, więc zapraszam. Bądźcie czujni, że tak powiem. Moje drogie ryby. Odrodzenie, pierwsza karta. Jakiejś sytuacji, jakiejś relacji, odrodzenie w was samych, zmiana czegoś, to taka gruntowna. Natomiast zmiana musi, znaczy nie musi, powinna wynikać z tego, że przede wszystkim staracie się odciąć i odrzucić to, co was blokowało ku temu, żeby pójść do przodu. Więc to jest ważne, to może być dla was istotne w przyszłym tygodniu, że dostaniecie jakąś drugą szansę od kogoś, od, nie wiem, od losu, od życia. W pracy, to jest bardzo indywidualne już i ważne jest, słuchajcie, żeby uwolnić się od tego, co blokuje, uwolnić lęki i wyciągnąć po to dłoń. Zobaczcie, tak jak tutaj ta dłoń jest jakby skierowana ku niebu, tak? Więc coś fajnego niewątpliwie. Królowa Buław. Królowa Buław. Idę dalej. Diabeł. Moje drogie ryby. 10, 10 kielichów. A co na spodzie? Cesarzowa. No więc tak. Muszę to powiedzieć. Część z Was może być kuszona do skoku w bok przez bardzo, bardzo charyzmatyczną, bardzo pociągającą i bardzo wpływową kobietę bądź mężczyznę, bo jest to czytanie ogólne. Kobietę, która wie, czego chce. Kobietę, która potrafi wywrzeć wrażenie, kobietę bądź mężczyznę, tak? Uważajcie jednak bowiem, dlatego że mamy tu energię karty diabła, która w swojej negatywnej stronie mogłaby oznaczać jakiegoś rodzaju uzależnienia, toksyczność tej całej relacji. Ale jeśli jesteście, macie, że tak powiem, otwarte możliwości, żeby skorzystać z jakiejś nowej relacji, to pojawi się w tym tygodniu taka możliwość. I energia karty diabeł mówi o tym, żeby odrzucić lęk. Odrzucić to, co wydawało wam się, że was gdzieś przy czymś, przy kimś trzyma i zniewala i nie pozwala pójść naprzód, bo później macie 10 kielichów. Jest to piękna karta. Energia tej karty mówi o tym, że w tym momencie wasz świat jest tworzony ze związków, które pielęgnujecie, z ludźmi, którzy są obecni w waszym życiu i potraficie się tym cieszyć. Więc być może dla części z was po jakimś trudniejszym okresie, po jakichś trudniejszych sytuacjach wrócicie do porozumienia, że tak powiem, z kimś wam bliskim. Z waszą żoną, partnerką, partnerem, tak? I docenicie to, czego wam wcześniej brakowało, być może. Docenicie to, co macie. Przepraszam, przepraszam, ale nic mi się tutaj za bardzo nie jawi o kasie, jakoś tak mocno emocjonalnie. Jeśli miałabym o pracy i o finansach, to diabeł jest taką energią, która mówi o tym, że możecie wykorzystać jakąś fajną okazję. Do tego, żeby w jakimś znaczeniu poszerzyć swój zakres posiadania materii. Ogólnie fajny tydzień i super, i tego Wam życzę. A teraz przechodzę do raków. Moje drogie raki. Przepraszam, bo muszę tak, bo cała talia jest źle.
Ojej, raki, raki. No dużo się będzie działo, dużo, dużo, jakby to powiedzieć, takiej skrajności. Przede wszystkim spód talii to jest wieża, odsunę już ryby tutaj na boczek. Czyli co? Albo wy same zrobicie porządek wokół swojego, czy w swoim otoczeniu, tak? I po prostu pozbędziecie się tego wszystkiego, co było iluzją i co było kompletnie niestabilne, co nie stało na żadnym solidnym fundamencie, albo no, to się po prostu stanie i coś runie. Natomiast to jest, może się wydawać, że to będzie nagłe i niespodziewane, i może tak być, że ta zmiana będzie nagła i niespodziewana. Natomiast czasami po prostu, jeśli to wy sami będziecie tworzyć tą swoją rzeczywistość i wprowadzać zmiany, to pamiętajcie, że trzeba czasami coś zburzyć, żeby pójść do przodu silniejszym i żeby pewne rzeczy, sytuacje mogły rozwijać się w sposób naturalny i organiczny. To, co tutaj jakby rysuję wam tydzień, to powiem szczerze, że dla niektórych z was, no nie dla wszystkich, tydzień pełen takich... nie skrajności, ale to trochę rozchwiany. Z jednej strony dużo będzie się działo, są tutaj duże energie takiego ruchu i działania, zaczynając od rycerza buław, który jest gościem, który po prostu z pasją robi to, co kocha, tak? Uznaje, że żyje się raz. Natomiast kierując się tą pasją, bo są to buławy, idąc za głosem serca, może się okazać, że patrzyłyście na coś z innej perspektywy, że rzeczywistość wygląda inaczej, bo coś was rozczaruje. Karta trzech mieczy w serduchu to mówi o jakiejś bolesnej prawdzie, tak? I może się okazać, że to zderzenie z rzeczywistością okaże się być dla was trudne. I to już każdy jakby sam teraz do swojego życia powinien to dostosować. Trudno mi się tutaj jest wypowiedzieć, natomiast prawda jest fajna i ja jestem zwolenniczką prawdy, ale potrafi być bolesna. I to jest ból serca. I może się okazać, że tutaj się w coś bardzo zaangażowaliście, robiliście coś z pasją, myśleliście, że idziecie w dobrym kierunku, ale coś was chwilowo rozczaruje. Natomiast pojawia się również 8 buław, które mówi o tym, że to jest bardzo szybko poruszająca się energia i dlatego sprawy będą działy się bardzo szybko. I działania, które zostały przez was, moim zdaniem, wprawione w ruch, nabiorą takiej lawiny zdarzeń, tak? I wiele rzeczy będzie się działo bardzo szybko. I teraz pytanie, jak te działania zainwestowaliście, bo jeśli kierowaliście tym, koordynowaliście tak, żeby szło w dobrym kierunku, to po prostu wszystko skończy się tak, że osiągniecie swój cel. Natomiast jeśli poruszyłyście coś i zostawiłyście to swojej kolei, żeby biegło swoją koleją rzeczy, to różnie może się skończyć. Mamy 10 mieczy i tak, z jednej strony to fajnie, bo to już jest koniec i gorzej być nie może. To jest koniec jakiejś historii, to jest koniec jakiejś historii w naszej głowie. Natomiast ten tydzień będzie trudny. Dla części z was będzie trudnym. On będzie wymagał dokonania jakichś zmian. Albo ktoś za was coś zmieni i to będzie takie nagłe, albo po prostu wy dojdziecie do wniosku, że to, w jakiej sytuacji byłyście, żyliście, w pracy, w domu, wszędzie, nie wiem, z przyjaciółmi, coś nie gra, tak? I trzeba dokonać zmian. I to zderzenie z rzeczywistością może być bolesne. Ale końcówka jest taka, że tak jak mówię, no 10 mieczy, czyli trzeba odpuścić, zacząć od początku. Jeśli będzie to jakaś taka też historia, że ktoś was będzie prowokował do jakichś kłótni, nie kłóćcie się bez sensu, odpuśćcie. Tak jak mówię, 10 to jest finish i to jest lekcja. I ta lekcja nie była przyjemna dla was, dla części z was, tak? Ale zobaczcie, to już jakby jest końcówka, to już wstaje nowy dzień, ok? Więc idzie nowe. No więc tak jak mówię, to dla was raczków, które jesteście bardzo wrażliwe, może być trudny tydzień, ale czasami, wiecie, no trzeba poznać prawdę, oczyścić atmosferę, tak? Z iluzji, żeby wiedzieć na przykład, na czym stoimy. Dobra, i skorpiony.
Wow, fajnie. Skorpiony w ogóle jakby z innej bajki. Słuchajcie, jakaś tęsknota duszy, podążanie za tym, czego pragnie nasza dusza. To będzie Was prowadziło w tym tygodniu. I to jest taka bardzo szczęśliwa karta, bo gwiazda to jest energią bardzo opiekuńczą. Jest nadzieja, macie wiarę, macie zaufanie, jesteście optymistyczne, opiekujecie się sobą. Mamy trzy kielichy na początku, więc myślę sobie, że ja bym chyba tutaj nie szukała drugiego dna. Powiedziałabym po prostu, że spędzicie miło czas z przyjaciółmi, ze znajomymi, najnormalniej w świecie, będziecie się dobrze bawić. Mamy też kartę świata, co oznacza, że zamykacie jakiś etap. I to jest czytanie tygodniowe, więc to jakby to nie są jakieś strasznie duże rzeczy. To mogło się zacząć w poprzednich tygodniach. Coś, jakiś projekt, nad którym pracowaliście, pracowałyście i będziecie świętować swoje osiągnięcie. I to się pięknie pokrywa. Poczujecie, że wszystko jest w porządku. Dodatkowo jest król mieczy i paść buław. I tak... To jest piękne, dlatego że po tym moim zdaniem, jak podcinacie, bo myślę sobie, że to wy, podcinacie ze swojego otoczenia to, co korzystając ze swojej własnej logiki, tak myślę, i takiego zdrowego rozsądku, to, co w jakimś znaczeniu was blokowało, nie pozwalało wcześniej być może pozamykać tego cyklu, nie pozwalało cieszyć się tym życiem, tak jakbyśmy sobie tego życzyli, tak jak nam tutaj pokazuje ta piękna energia karty gwiazda, dojdziecie do przekonania, słuchajcie, że żyje się raz. I będziecie się delektować obecną chwilą. I czasami takie tygodnie są nam naprawdę bardzo potrzebne. Najnormalniej w świecie, żeby cieszyć się życiem, cieszyć się tym, co mamy, delektować się chwilą obecną, nie martwić się na zapas, jak to omawiają, nie martwmy się na zapas, bo będziemy martwić się dwa razy. Także moje drogie skorpiony, piękny tydzień dla Was. Mam nadzieję, że dla jak największej liczby z Was, czego Wam życzę, przepraszam, z całego serca. Uważajcie na siebie i jesteśmy w kontakcie. Pozdrawiam serdecznie.